akademicki 2024-2025 to już 18. rok w murach Uniwersytetu WSB Merito Opole. Jako uczelnia od 18 lat świadczymy usługi edukacyjne w naszym mieście. 18. inauguracja na Uniwersytecie WSB Merito Opole. Studia w naszej uczelni w tym roku akademickim zaczyna ponad 1600 nowych studentów, a łącznie studentów i słuchaczy mamy ponad 4000. Najbardziej popularne kierunki, które w tym roku są naszymi flagowcami, to oczywiście psychologia, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie, finanse i rachunkowość. Nowością w tym roku akademickim jest kierunek kosmetologia. Uruchamiamy go po raz pierwszy, mamy na niego bardzo dobry nabór. I kierunkiem, który też traktujemy jako jeszcze nowość, jest dietetyka. Zaczęliśmy z nim w zeszłym roku, w tym roku jest drugi nabór, a kierunki te są dla nas wyjątkowe, ponieważ aktualnie finalizujemy pracę nad nowoczesnymi pracowniami dla tych właśnie dwóch kierunków, gdzie nasi studenci będą realizować zajęcia praktyczne. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że już po raz 18 otwieramy rok akademicki w Opolu. To dla wszystkich zaszczyt, ale też i ogromne zobowiązanie, ponieważ od jakiegoś czasu jesteśmy już uniwersytetem. Uniwersytet to bardzo ważna sprawa, bo ona oznacza, że nie tylko spełniamy kryteria naukowe, że uczymy tak jak trzeba, że studentom zadajemy właściwe pytania, a oni udzielają nam właściwych odpowiedzi, ale także, że oddziaływujemy na całe środowisko. Szczególnie ważne jest to w takich miejscowościach jak Opole, w której naturalną siłą rzeczy konkurencja uniwersytetów jest duża. I my musimy się nie tylko odnaleźć w tym miejscu, ale także stanąć jak równy z równym do wszystkich wyzwań, jakie stoją współcześnie przed uniwersytetami. I choć mamy inny system finansowania, to zadania mamy dokładnie takie same. Musimy kształcić, musimy prowadzić badania i musimy to wszystko zrobić jak najlepiej potrafimy. Jestem przekonany, że Państwo, którzy za chwilę staniecie się studentami lub już jesteście studentami, że wszyscy pracownicy uniwersytetu, nauczyciele akademicy i pracownicy administracyjni mają tego pełną świadomość i że zaczniemy ten rok zgodnie z przykazaniem, które w tej końcowej sentencji łacińskiej oznacza, oby nam się wiodło, obyśmy dobrze i wspaniale ten rok przeżyli. Jestem pewien, że nam się to uda. Rok akademicki, Szanowni Państwo, na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu, na Wydziale Ekonomicznym w Opolu, rozpoczynający się w październiku roku 2024, a kończący we wrześniu roku 2025, ogłaszam za otwarty. Quod bonum felix faustum fortunatum quaesit. Oby nam się szczęściło.